teraz wygrywasz. Oh! Czy my zamieniamy mózg na chcesz na coś innego? Kwiatka na mózg? Nie, chcesz? Niech sobie nie będzie kwiatek, to będziemy rozpoznawali po ten sposób, kiedy było to nagrywane. Tak. I po koszulkach twoich, bo po moich nie będzie szło rozpoznać. Dobra, słuchaj. Zawsze w tej samej, mam nadzieję, że ją chociaż pierzesz. Nie, daj spokój, po poznańsku oszczędnie. Ready. 3, 2, 1, start. No to co, nagrywamy? Okej, okay, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Redaktor Łasiński. Redaktor Danieluk. Czy szkoła powinna być promowana? I czy nauczyciele powinni uczyć się promować siebie i szkołę? To jest odcinek o tym. Jakie jest twoje zdanie w takim razie? Moje... Nie, bo ty masz dużo do opowiedzenia na ten temat. Tak, ja mam dużo do opowiedzenia na ten temat i to jest też ważna rzecz, jest taka, że moim zdaniem absolutnie powinniśmy komunikować, bo to, ja używam tutaj bardzo słowa, zamiast promocja używam słowa komunikacja. No. I jeżeli my jako nauczyciele będziemy skutecznie komunikowali o tym, jak wygląda nasza praca, to nie dość, że wzrośnie prestiż naszej szkoły, bo będą docierały te komunikaty do osób zainteresowanych, rodziców czy kogokolwiek innego. My, mam wrażenie, zrozumiemy lepiej wartość swojej pracy, bo nie będziemy bali się o niej mówić, bo często jest tak, że zobacz, robisz fajną robotę w szkole, ale ona kończy się tylko na korytarzu szkolnym, na jakimś ogłoszeniu na Librusie, być może w gablotce, na jakimś pucharku. Ale wiesz co, mam wrażenie, że diagnozujesz i podsumowujesz, czyli że to powinno być pod koniec odcinka. No nie, ale to jest to, bo teraz wypływa... inaczej. Nie, ja ci powiem dlaczego. Moja żona, która jest pedagogiem, która uczyła biologii, która uczyła niemieckiego, czyli przeszła jakieś tam swoje stopnie, ja zresztą też w różnych przedmiotach i tak jak każdy nauczyciel, gdy mówię nauczycielom, że są aktorami i tak naprawdę wychodzą na scenę codziennie na 45 minut, to moja żona mi odpowiada, że ona nigdy nie będzie prowadziła żadnego szkolenia, webinaru, żadnego występu, bo ona będzie się pokazywała przed ludźmi. I nie wiem, czy jest to strach przed dorosłymi, czy jest to strach przed rodzicami, czy przed czym. I to jest podstawowy problem, że 90, może 80, 70% ciężko wyczuć i nie prowadził takich badań. Nauczycieli uważa, że oni są od uczenia, a nie od pokazywania tego, jaka jest szkoła. Że jaka szkoła jest, każdy wie. A moim zdaniem jest to, w tej chwili już świadomie to mówię, moim zdaniem jest to problem, bo tak, każdy wie, jaka jest szkoła. Byłeś, synu, w szkole? Byłem. Jaką dostałeś ocenę z polskiego? 1. O, jutro będzie wychowawca mnie wołał. Albo dzwoni telefon ze szkoły, syn złamał nogę. Albo dzwoni telefon ze szkoły, bo córka narozrabiała. I tak naprawdę w odczuciu rodziców, co jest bardzo ważne, bo dla nas klientem jest może dziecko, chociaż z drugiej strony zastanowiłbym się, czy klientem dla nas nie jest właśnie rodzic, który ma nam przysłać to dziecko i wiedzieć o tym, że się nim dobrze zaopiekujemy, że potrafimy. I nie robimy nic poza tak zwanymi drzwiami otwartymi, czy apelami, które nie wychodzą gdzieś szerzej, nie? Poza są szkołę. Nudne, są tak. Nienowoczesne, wyglądają cały czas, jakbyśmy wyciągnęli je z lat 80. czy 70. No i w tym kontekście teraz należałoby osadzić twoją wypowiedź pod tytułem, czy warto się lansować, czy warto lansować szkołę. Może tak. Jesteś specjalistą. No to od razu wyjdź. Może robię to, nie? Jakby to może specjalista to oznacza, że nie skończyłem żadnej uczelni, bo moją uczelnią jest życie i praktyka. No. I jakby prowadząc wcześniej różne działalności, nie tylko w kontekście pana Belfra, bo wcześniej robiłem różne rzeczy, na przykład byłem, uwaga, dyrektorem marketingowym firmy Nine Rings, która wydała pierwsze w Polsce płyty treningowe do Runmagedonu. Byłem tak, czyli byłem szefa, to była taka fitnessowa firma, która już nie istnieje, ale tam przez kilka lat nauczyliśmy się i robić wydarzenia, kampy, treningi nagrywaliśmy, uważam, że były świetnie zrobione, tylko po prostu jeszcze nie umieliśmy w biznes, czyli w promocję dobrze, w lansowanie. No. I potem jakby te umiejętności, które nabierałem w różnych sytuacjach, będąc podwykonawcą, zebrałem i byłem wykonawcą tych swoich umiejętności we własnym imieniu. To była kluczowa zmiana, bo to ciężko jest czasami przekonać kogoś, skoro on nie do końca też to czuje. Mówię, no muszę komuś udowodnić, że czuję, jak to powinno czyli wyglądać. Czyli tak naprawdę potrzeba promocji, czy siebie, czy szkoły, czy innych nauczycieli wynika po prostu z jakiegoś tam doświadczenia, które przeżyłeś. Chcesz sprawdzić. Ale to teraz powiedz mi coś takiego. Dlaczego tylu nauczycieli nie ma ochoty tego robić i wychodzi właśnie z tego założenia, o którym powiedziałem. Nie będę tego robił, nie będę, nie wiem, czasami słyszy się bardzo brzydkie określenia, tak? Bo ktoś powie, o, nie będę z siebie robił
zrobił pajaca przed kamerą. No tak, to prawda, nie? Znaczy, powiem ci dlaczego, bo boimy się być ocenieni za swój warsztat pracy, bo tak naprawdę nie do końca wiesz, czy to, bo jeżeli zakładam taką sytuację, od czego się zaczął pan Belfer, nie? Że jakby ja puszczałem filmiki w neta, na YouTube'a, ale już wtedy sobie wybrałem koszulkę, miałem swoje logo, miałem stronę internetową, czyli była układanka cała zrobiona i dopiero potem puściłem content, który miał być wartością dla uczestników. Puszczając go cały czas i do dzisiaj zresztą się stresuję, czy to było wystarczająco dobre, czy na przykład ja wiedziałem, jak uczyć, no co z tego, że uczyłem 15 lat na przykład w sali lekcyjnej. Nie masz weryfikacji, bo wtedy nagle wychodzisz i otwierasz te drzwi na zewnątrz i nagle ktoś każdy musi ci zwrócić uwagę. Co dla ciebie jest w takim układzie jakimś takim wskaźnikiem, że to, co robisz, że robisz to dobrze jakościowo, że ten content jest faktycznie dobrej jakości, na zasadzie, że no nie opowiadasz jakichś tam, nie wiem, historyjek, nie wiadomo jakich, ach, dzień dobry, jaki dzisiaj jest piękny dzień, zobaczcie, jaka fajna pogoda. Albo jakichś tam, nie wiem, dziwnych bumerangów, gdzie się bierzemy, bujamy, czasami czy coś. Czasami też takie rzeczy, tak dalej. To for fun. Ale inaczej. Albo robisz, nie nagrywam Radio robisz Belfer. Content. Tak, no. Robisz content. Robisz content, który uważasz, że jest wartościową treścią. Tak. I teraz trzeba go ładnie zapakować. Tak. Dlaczego trzeba go ładnie zapakować? Tak, dlaczego trzeba go ładnie zapakować? Bo żyjemy w świecie, w którym najpierw patrzymy na opakowanie, a potem na wartość, co jest w środku. I to jest właśnie to, że jakby chciałbym, żeby nauczyciele, dyrektorzy szkoły zrozumiały, że dzisiaj jest dużo trudniej przebić się na rynku, bo rynek jest tak przeładowany różnego rodzaju ładnie stworzonymi produktami, które nawet w środku mogą być gorszej wartości niż to, co my tworzymy, ale chodzi o to, że ktoś zadbał o opakowanie, a opakowanie zwraca uwagę. I... No dobra, to teraz poczekaj. No. Opakowanie zwraca uwagę. To teraz zadam ci pytanie i jestem dyrektorem szkoły i powiem tak, panie, co pan mi tu opowiada? Jest rejonizacja, ja doskonale wiem z urzędu miasta, dowiedziałem się, ile będzie dzieci w tym roczniku u mnie i choćbym wyżej nie podskoczył, to tych dzieci nie będzie więcej. To po co ja mam się promować? To zadam, panie dyrektorze, panu pytanie, czy pan chce, żeby plotka na temat pana szkoły była dobra czy zła? Czy chce pan w środowisku być szkołą, do której będzie brakowało miejsca i w której będą sponsorzy przychodzili i na przykład dawali pieniądze, będzie pan mógł wyjechać z uczniami na przykład do Warszawy? Czy będzie pan chciał mieć partnerów takich jak firma Sony czy Canon? My tu bierzemy udział w projektach, my mamy sprzęt, nauczycieli mam dobrych, robią swoje. Po co jeszcze mam być na językach rodziców, że jakieś głupoty gdzieś w internecie wyskakują? Dlatego... że będziesz, dyrektorze, miał poczucie, że miejsce, które tworzysz, jest wartością dla pracowników, jak i dla uczniów, a nie tylko miejscem, do którego przyszli, bo wylosowali, że urodzą się w tym miejscu, a nie w innym. Że w tym miejscu zamieszkają. I w tym miejscu zamieszkają. No. Bardziej chodzi o to, że ty wchodząc do sklepu, masz koszyk i zobacz, z jakiegoś powodu wybierasz produkt A, a nie B. Bo była ładna reklama w telewizji. Na przykład, bo ci się skojarzyło, bo jest dwa w cenie jednego, czy cokolwiek innego. I to powoduje, że chciałbym, żebyśmy spojrzeli trochę na edukację, jako na produkt, który my tworzymy. Dyrektor tworzy szkołę jako atmosferę i on sprzedaje szkołę jako całość. Ja jako nauczyciel decyduję o te w swoim 45 minutach i one byłyby idealnie spójne, gdyby każdy inny z naszych nauczycieli w szkole też myślał o produkcie, jakim jest 45 minut. I to jest, uwaga, kluczowa sprawa. Czy mój uczeń, wychodząc z mojego sklepiku, którym jest 45 minut, włożył cokolwiek do swojego koszyka? Bo jeżeli nie włożył, to znaczy, że niczego się nie nauczył, nie zapamiętał. No. Czyli jeżeli pomyślimy o tym, czym dysponuje dzisiaj nauczyciel, to dysponuje tylko i wyłącznie tym, że walczy o uwagę ucznia z TikTokiem, z różnymi innymi cudami. I jeżeli my nie nauczymy się dobrze opowiadać, nawet na tym szkolnym Facebooku dobrze promować swojego kółka zainteresowań, które prowadzimy, może się okazać, że zamkniemy się dla kilku jakby szaleńców, którzy będą chcieli z nami spędzać czas, ale więcej osób nie będzie nawet zainteresowanych tym produktem, bo będzie dla nich zbyt mało atrakcyjnie opakowany, żeby weszli, zapukali do drzwi, czy on chce może na twoje zajęcia dodatkowo się zapisać. I jeżeli my nauczymy się opowiadać, czyli sprzedawać to, co robimy w szkole, to zwiększy się prestiż tego, co robimy. My nie musimy zmieniać naszej jakości pracy zazwyczaj, tylko oni opowiedzieć o produkcie, który stoi na sklepowej półce i zrobić wszystko, żeby to właśnie nasz produkt był włożony do koszyka przez klienta, którym jest uczeń i rodzic. No dobra, ale to teraz poczekaj. Jestem nauczycielem, który potrafi ciekawie opowiadać. Jestem nauczycielem, który potrafi zaangażować ucznia. Uczeń sobie w tym moim sklepiku wkłada. No. I w większości wypadków większość nauczycieli tu się zatrzymuje, bo mówi właśnie nie będę gdzieś tam się promował. Ale to się zmienia. To się zmienia. Czyli tutaj musiałaby być współpraca pomiędzy nauczycielami jeszcze, żeby to nie był jeden nauczyciel z całej szkoły,
ale też pomiędzy dyrektorem a nauczycielami, który powinien zachęcać. Czyli mówimy o tworzeniu strategii. Tak, teraz. Bo w tym momencie troszkę inaczej i chyba lepiej tutaj to rozumieją dyrektorzy wszelkich liceów, techników, gdzie jest to wybieralność. Mhm. Okej, rozumiem, rankingi szkół są najważniejsze, ale poza rankingiem dobrze jest znać tą szkołę i wiedzieć, co ona robi. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony na przykład promocją, którą robi moje stare liceum. Pozdrawiam serdecznie dwójkę poznańską, generałową zamojską i modrzejewską. Niech tam ci nauczyciele dobrze robią, wiem, że robią dużą robotę. Mają swój fanpage i oddali go w sumie dzieciakom. Bo są tam informacje, które publikuje samorząd, są tam rolki, które gdzieś tam robią, rzeczy, które się wydarzają w szkole, które mówią o tej szkole. Jaka jest siła przekonywania? Siła przekonywania jest taka, że mieszkając w tej chwili 70 km od tego liceum, w zupełnie innej miejscowości, gdzie dojazd do Poznania zajmuje godzinę, mam uczniów, którzy wyszli od nas ze szkoły i poszli do tamtego liceum. Czyli jednak dotarcie. Potężna siła oddziaływania. Jak zacząć w takim razie, ja się pytam. Od czego? Wiesz co, jaką strategię? Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że jak ktoś w ogóle tematu jeszcze nie liznął, to nie wie, od czego zacząć i żeby nie zabrał się za rzeczy technologiczne, jeżeli nie wie, po co je robić. Czyli na przykład nie chodzi o... Inaczej, odkładamy technologię, tak, odkładamy technologię na bok, narzędziówkę zrobimy. Najpierw jest kartka papieru i zaczynasz od tego, żeby... Ja zatrzymam się na tym, gdybym był nauczycielem, który chce pomóc swojej szkole, a dyrektor na przykład nie jest do końca do tego przekonany, a ja chcę zrobić to we własnym imieniu, żeby mu pomóc, to najpierw sobie wymyślam, z czym chcę iść do ludzi, gdzie są ci ludzie, z którymi przychodzę, bo może się okazać, że ich nie ma na Facebooku z tym tematem, który chcę zrobić, muszę przejść na TikToka, chociaż go nie lubię, ale to ma być tylko narzędzie, na które wrzucam, a nie na które oglądam. To jest też ważne, że czasami ludzie mówią, ja nie będę robił z siebie idioty na TikToku. No tak, bo jak oglądasz TikToka, to masz wrażenie, że tam są tylko tacy ludzie, co też nie jest do końca prawdą, bo tak algorytm po prostu podpowiada, ale to nie chodzi o to, że ty wrzucając tam treści masz być od razu użytkownikiem, który konsumuje treści, które tam są zrobione. Ty bardziej rozcieńczasz to po prostu tymi rzeczami bardziej wartościowym kontentem. Kolejna sprawa, jeżeli na przykład masz już wizję tego, jak chcesz zacząć, to stwórz sobie pewien pomysł na siebie, który zostanie zapamiętany przez inne osoby. W moim przypadku to była żółta koszulka, logo, była tak ksywa pan Belfer, jeszcze potem dopisane nauczyciel z internetu, żeby było w ogóle wiadomo, że to jest nauczyciel, bo niektórzy absolutnie nawet nie pamiętają, co to jest Belfer w ogóle, więc trzeba było sobie, zrobiłem sobie taki, zachowywałem się jak własny klient i wyszukiwałem sobie punkty, które mogą być trudne dla zrozumienia dla osoby, która dopiero wchodzi w interakcję z taką marką i ona musi wiedzieć, co to w ogóle jest. Więc, czyli szczegółowo. No, dokładnie tak, więc obróć się czasami jako ten, który będzie poszukiwał takiej treści czy tego, co ty robisz, czego on będzie szukał, jakich haseł będzie wpisywał. Jak, no, jak czyli babka od polskiego, tak? Biologia z polskiego. Wiedźma od wiedzy. No na przykład, nie? No sporo mamy, wiesz co, no, mamy też takie marki, które jakby reprezentują pewną filozofię, na przykład Nauka to lubię, gdzie wiemy, że to jest doktor Tomasz Rożek, ale w samej jakby nazwie jego akcji Nauka to lubię jest nauka jako główny jest cel. Jest nauka i że lubię. Dokładnie, więc są albo marki pozytywne osobiste, są marki osobiste, które z nim komunikują się, marki osobiste, albo są marki, które w ramach tej marki ktoś się komunikuje. No, możesz być, nie wiem, firmą Nike, potrzebujesz sportowca, żeby mówił, że masz fajne buty, nie? Bo prezes Nike nie jest z kim się komunikujesz, więc to jest taka strategia, więc ja myślę, że nauczyciele przede wszystkim mogą tworzyć marki osobiste, a szkoła powinna dobrze zaprojektować sobie strategię budowania marki i wizerunku w internecie swojej szkoły, czyli właśnie ja jestem, uwaga, ja mam markę osobistą, która robi wszystko, albo w ramach swoich działań, jednym z elementów jest, pomaga budować wizerunek szkoły, tylko że kiedy to zadziała? Kiedy dyrektor przyjdzie, zrobi szkolenie na przykład na Radzie Pedagogicznej, gdzie on przedstawi, jaka jest ta strategia marketingu i wizerunku szkoły, a nie tylko do drzwi otwartych, kto robi o 15 jakieś tam, wiecie, dziwne rzeczy, nie? Więc gdybym ja miał coś zarządzić, to na przykład wyobrażam sobie sytuację taką, że w sierpniu przegadujemy sobie z Radą Pedagogiczną, jaka jest wizja strategii na rok, dwa, pięć lat do przodu, jakiego absolwenta chcemy. Co chcemy. Właśnie. I wtedy, kto może pomóc w tych elementach, tak? Czy ktoś ma takie umiejętności, takie, siakie? I nagle się okazuje, że z góry widzimy z lotu ptaka pewnego rodzaju wizję na najbliższe 5 lat. To u mnie w liceum to super zadziałało. Potem było pytanie, kto może nam pomóc w jakich dziedzinach? I niektórzy się zgłosili, inni nie. Czyli robisz tak,
taką inwentaryzację tego, co masz, tak? Dokładnie. I potem nauczyciele czuli, że granie do jednej bramki oznacza, że my za 5 lat chcemy mieć na przykład, nie chcemy mieć problemu z naborem i chcemy mieć uczniów z czerwonym paskiem. A mieliśmy taką szkołę, w której za bardzo mieliśmy taki problem na przykład z tymi osobami, z naborem i z poziomem uczniów. I chodziło tylko o to, żeby wskazać mocne, w dobry sposób, mocne elementy szkoły za pomocą marketingu internetowego, za który wziął się nas na szkolny informatyk i pięknie to po prostu zrobił, targetowaną reklamą, od kilku lat po prostu to u nas działa i hula, żadnych ulotek drukowanych. Są wydarzenia online, są różne rzeczy robione, są prowadzone przez uczniów, to co ty powiedziałeś, TikTok, Instagram, to oddaliśmy uczniom, tylko oczywiście wiemy, którym uczniom, więc jakby nie mamy... Wiecie, co publikują. Dokładnie, było szkolenie zrobione, są podcasty na przykład szkolne, więc to dzieciaki tak naprawdę mogą też nam pomóc, tylko że właśnie my po drodze gdzieś jako uczniowie, nauczyciele powinniśmy być redaktorami tych działań, nie? I powinniśmy im pokazywać kierunek, o jakim nam chodzi i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim bym rozmawiał po prostu z szefem, czego on potrzebuje. Jeżeli ja jestem otwarty na takie działanie i chcę sobie stworzyć swoją markę osobistą w szkole, w internecie, to ona może być moja, bo to też jest ważne, że przede wszystkim marka osobista nauczyciela jest moja. Nie robię tego dla szkoły. Ale jednym z elementów tego, tej mojej marki osobistej, może być wsparcie szkoły w ich codziennych działaniach. Tak, ale robienie sobie marki osobistej, jednak inaczej, występujesz, czy też wszystkie te osoby, które tu wymieniliśmy, wiele, których nie wymieniliśmy, pokazują, że szkoła, uczenie, nauczyciele, że są po prostu dopasowani do tego XXI wieku. Że sprzedajesz się po prostu w marce osobistej. Nie jesteś przywiązany do szkoły tutaj. Mhm. Ale to jest jedna rzecz. Tacy ludzie pokazują, że cała edukacja, czyli na cały sektor edukacyjny ten wpływają. Z drugiej strony dyrektor powinien usiąść i zastanowić się właśnie nad tą budową strategii, wizją szkoły. Jak on chce. Zresztą każdy dyrektor w ciągu, jak jest konkursowy, to on składa tą strategię. Ale ilu nauczycieli wie o tej strategii? Wiesz, bo to jest to zależy, jak dyrektor komunikuje znowu. No właśnie, nie? Ja bym chciał, żebyśmy mieli na to trochę wpływu, albo żeby chociaż nam powiedział, że takie były jego założenia, jak możemy mu w tym pomóc. A jak nie ma nawet takiej rozmowy w szkole, to każdy sobie robi, nie? Jakby potem ta szkoła nie jest w żaden sposób, jakby wiesz, zapamiętana w środowisku, bo każdy robi swoją lekcję, a jeszcze poza robieniem swojej lekcji, my budujemy pewną unikalną atmosferę szkoły, która staje się plotką. No. A plotka może być albo dobra, albo zła. I lepiej jest generować dobrą plotkę, którą my mamy w strategii założonej, że ona jakby zostanie wyrzucona w sieć, czy w ogóle w społeczność lokalną, a gorzej jak pojawią się złe plotki na temat naszej pracy i naszej szkoły, bo wtedy zaczną omijać szkołę. Właśnie. Więc jakby... Znaczy, to jest inaczej. Ja dochodziłem do tego tematu troszeczkę inaczej, patrząc gdzieś tam na ostatnim projekcie, który robiłem, który był naprawdę dużym projektem, bo przez rok żeśmy się starali i przygotowaliśmy się do tego mocno, bo zrobiliśmy sobie właśnie reklamę na tego naszego produktu, który gdzieś tam się miał wydarzać i tak żeśmy nakręcili ludzi, że autentycznie jak na wieś, która ma tam 1800 osób, pojawiło nam się na festynie, który był ukoronowaniem tego projektu, gdzie właśnie przez media społecznościowe żeśmy się komunikowali z ludźmi, pojawiło nam się ponad 2000 ludzi i okazało się, że są ludzie gdzieś tam z Bydgoszczy, 50 km dalej czy 60 km dalej z jakiejś miejscowości. Bardzo pozytywnym takim efektem, który mnie zaskoczył, niezamierzonym, bo robiliśmy, nie braliśmy tego na zasadzie, że będzie to promocja szkoły, chcieliśmy po prostu zrobić coś dla dzieciaków. Tak wyszło przy okazji jakby, było to, że momentalnie w środowisku została ta szkoła zauważona i przełożyło się to na to, że parę miesięcy później na przykład dużo chętniej rodzice zaangażowali się, no bo uczestniczyli, widzieli, byli, co tu się wydarzyło. Czyli tu jest sens, ale to tak jak mówisz, dyrektor, nauczyciel, też nie wszyscy nauczyciele. Wydaje mi się, że też bardzo ważne jest tutaj zbudowanie zespołu przez dyrektora, żeby po prostu, no bo nie mamy możliwości zmotywowania nauczyciela tak, że nie wiem, dam ci tam 50% pensji podstawowej, dodatku motywacyjnego, ale rób coś czy tego. Jak to jest szkoła prywatna czy coś, to dyrektor ma większe możliwości. No ale żadna szkoła, gdzie organem prowadzącym są samorządy, nie ma takich możliwości. Okej. Czyli jak dyrektor ma... To ja znajdę na to rozwiązanie. Wiesz, to jest proste rozwiązanie. Nauczyciel powinien być jedną z pierwszych osób, która lubi się uczyć.
I jeżeli wychodzisz z takiego, no okej, okay, powinien być, tak powiedziałem, nie powiedziałem, że jest, powinien być, to oznacza, że jeżeli nagle trafisz na grunt podatny nowym wyzwaniom i rozwojowi, no bo ile lat możesz robić ciągle ten sam przedmiot? Jakby fajnie jest zrobić coś nowego i nagle nawet, nie wiem, doinwestuję, bo co może dyrektor? Dyrektor może opłacić na przykład jakieś szkolenie takiemu nauczycielowi, który się opiekuje, nie wiem, szkolnymi mediami, żeby on nie był jak dziecko błądzące we mgle, żeby wiedział, jak to budować, jak ten komunikat ma być skuteczny, jak walczyć z algorytmami, jak je w ogóle bez dopłacania nagle podbijać sobie zasięgi i tak dalej, tak dalej, no to ten nauczyciel, który uczył ileś lat języka polskiego, matematyki, nie ma takich kompetencji. Po prostu nie urodził się w czasach, w których ta wiedza jest podstawowa. Zresztą mało kto wie o tym, no jak dobra, to działa. A jest w stanie, się tego nauczyć każdy, czy musisz mieć jakieś predyspozycje, żeby pojawiać się na froncie? Ja tak? jestem, jak ja się tak nauczyłem, dalej. To jest każdy się w stanie nauczyć. Ja jestem introwertykiem, o czym już dobrze wiesz. I znaczy, no może nie, że każdy. Każdy, kto czuje, że chciałby spróbować. O, to jest fajne, nie? Nie musi wiedzieć. Czuje, że chciałby spróbować, najwyżej mu się nie uda, bo to nie oznacza, że to jest jakiś sukces lub porażka. Uważam, że to jest dobre testowanie osobowości. Ja na przykład coś, co mogę podpowiedzieć od siebie, pięknie, warto sobie zaplanować budowanie tej swojej marki osobistej nauczycielskiej jakby obok tego, kim jesteśmy na co dzień. To znaczy, ja nie wiedziałem o tym, że taki będzie efekt uboczny żółtej koszulki. Jak zdejmuję żółtą koszulkę, jestem sobie Dawidem Łasińskim i w ogóle się nie przejmuję moją pracą, rolą. Nieprawda, bo się robisz różowy, jak ktoś cię zaczepia. Dobra, ale to jest rzadko to jest, nie? Jakby, i całe szczęście jest to, że ja mogę mentalnie wychodzę sobie ze swojej roli, bo mogę odwiesić koszulkę. I jak czasami widzę ludzi, którzy sobie robią imię, nazwisko i to jest ich marka osobista, pamiętajcie, z imienia i nazwiska nie jesteś w stanie wyjść z tej roli. Czy nie jesteś w stanie po prostu zrobić sobie weekendu od imienia i nazwiska. I to jest piękne, że jeżeli wymyślisz sobie jednak taką tą markę, personę, to personę odstawiasz na bok i możesz 2 tygodnie urlopu sobie zrobić i nic się nie wydarzy. Ale wracasz sobie ty jako, nie wiem, Dawid Łasiński i spędzasz ze sobą czas, bo koszulka sobie wisi na wieszaku. Nie? Więc to jest taka podpowiedź ode mnie. Mi to dobrą robotę zrobiło psychicznie, że ja nie muszę być ciągle panem Belfrem. Nie? No. I druga sprawa jest taka, że jeżeli chcecie zacząć i czujecie się jak dziecko we mgle, to znowu lokowanie fajnego produktu. Zapraszam serdecznie do takiej grupy. Nauczyciele uczą promować się siebie i edukację, czy też i szkołę, ale edukację tak naprawdę, bo to jest trochę szerzej pojęte, bo ktoś może prowadzić, nie wiem, korepetycje, czy chciałby się dowiedzieć, jak skutecznie... Szkołę językową, na przykład, nie? Szeroko pojętą edukację. Na Facebooku jest taka grupa Nauczyciele uczą promować siebie i edukację. Zapraszam was serdecznie. No i możemy na gorąco opowiedzieć też przecież o wrażeniach z naszej już kolejnej edycji. Las Ciechocinkas. Tak, nie? Bo ten temat promocji urodził się tak naprawdę z tego, że ja widzę, że szkoły są... niezaopiekowane tym w ogóle. Wokół edukacji robi się mnóstwo firm, firemek bardziej dużo skutecznych w komunikacji niż szkoły, co oznacza, że podgryzają nam nie dość, że opinię tego, że my robimy robotę. Mam wrażenie, że negatywnie wpływają na wizerunek nauczyciela, jadąc po nas i robiąc śmieszne memy i tak dalej. I są skuteczniejsze, mają na to też budżet. To po prostu. Chyba zależy też, kto jaką przyjmie strategię, bo wiemy, kto nam gdzieś tam przychodzi do głowy. No, tak? Będę kontrowersyjny, tak, i tutaj powiem, nauczyciele są B, zrobię sobie publiczność, tak, z uczniów. I wtedy uczniowie przychodzą do szkoły i nam marudzą, tak? Do czego mają prawo, a do czego nie mają prawa. Na przykład to. Ale zakładamy w takim układzie. Dobra, ja zacznę to troszeczkę układać. Czyli wchodzę do szkoły, chciałbym, żeby w tej szkole zaczęło się coś dziać, żeby ta plotka pozytywna się niosła. Mhm. Boję się o to, że za 5 lat nie będę miał co robić. Dyrektor mi powie, że sorry, winę tu, ale już mamy 3 informatyków, w związku z powyższym jeden jest do odstrzału, ustalcie kto. Mhm. Czyli zaczynam już jakby też przeciwko temu, bo to też jest czasami taki dobry motywator. Zaczynam przeciwko temu przeciwdziałać. Tak? Najpierw się dogaduję z radą, dogaduję się z dzieciakami, sprawdzam, czy dyrektor ma, czy nie ma, wymuszam w jakimś tam stopniu, czy też zaczynam mu marudzić o tej potrzebie, że szkoła powinna być promowana i wtedy zaczynam pokazywać szkołę w sposób pozytywny. Ale wcześniej chcę się nauczyć, jak to tak, zrobić. Tak, no i teraz, żeby się tego wszystkiego nauczyć, to skądś trzeba to zdobyć, tak? Tak. No, my mamy, już sam powiedziałeś, tak. Sobie dołożyłem, nie. My mamy. No, ale to prawda, bo my mamy, bo zrobiliśmy razem ten projekt. Dobrze, robimy ten projekt razem, odbyły się już 2 edycje i pierwsza była, znaczy 2 edycje i edycja, że tak powiem, zerowa, bo to też, to jest w sumie 3 razy. Okay. Nie? No ale tamta to była testowanie, testing. No, czyli mamy 2 edycje za sobą, z bardzo pozytywnym oddźwiękiem od nauczycieli. I nie będę ukrywał, że Ewa, tak? To była, która była po raz drugi. Tak, pierwszy raz była z nami w listopadzie, drugi raz była w kwietniu.
powiedziała, że u niej to się przełożyło. I to bardzo szybko, bo widać efekty. Czyli po pół, czyli już jest ten tak, czas okres, to jest, że to pół roku no, można, coś, robotę, można coś zrobić. Że właśnie wybrała sobie, ustawiła sobie plan strategii i budowania wizerunku. Teraz przyjechała drugi raz z dwoma nauczycielkami, które, czyli wciąga następnych. Czyli wciąga następnych. Bo rzeczywiście to, żeby też nie było niejasności, to nie jest coś, co zadziała w ciągu 3 tygodni czy 2 miesięcy i najlepiej, jakby to była większa ekipa, która to zrozumie. I fajnym procesem jest to, że na przykład na takie szkolenie do Ciechocinka, do którego już nabór jakby ruszył, więc akademiapanabelfra.pl, znajdziecie tam zapisy. To jest akurat szkolenie bardzo jakby limitowane, tam 30 miejsc jest, więc warto, żebyście nie czekali. Elitarne. No, tak, dokładnie tak, jest elitarne. Jest to dwudniowe, w którym mówimy o całych narzędziach komunikacji. Maciej mówi o narzędziach już takich stricte twardych. Czy ja mówię o tym, w jaki sposób zrealizować to, co ty wcześniej nakładasz. Tak, a ja mówię, dokładnie, ja mówię właśnie w teorii, kto jest odbiorcą, kto jest klientem, jakie komunikaty tworzymy, według jakich zasad, tak żeby one były skuteczne w nowych mediach, jakie mamy kanały dotarcia tak naprawdę. Więc jeśli chcecie przeciwdziałać trochę rozmemłaniu wizerunku szkoły, takim, no mam wrażenie, że w ostatnich latach, bo wiesz, my znamy nauczycieli, którzy robią świetną robotę. Jeśli chcesz pracować w elitarnej szkole, przynajmniej, znaczy może w elitarnej, czyli w szkole skutecznej, tak, skutecznej, fajnej, miłej, to pokaż to w taki sposób. Dokładnie, nie? I naucz się przede wszystkim tego. Jak to robić, dokładnie. I wtedy zobaczysz, że mało tego, chętniej będzie ci się wstawało do pracy. Bo jeżeli pomyślisz o tym, że zbudowałeś przez ten czas jakieś miejsce, które jest przyjazne dla rodziców i dla nauczycieli i dyrektor jest uśmiechnięty, to ty też chętniej wstajesz. A tak, uwaga, wiemy dobrze, że dużym problemem w naszym zawodzie jest wypalenie zawodowe. No, no i to jest duży problem. Ale to też możesz sobie właśnie tym troszeczkę urozmaicić. Dokładnie. W moim przypadku to było niesamowicie przeciwdziałające, bo tak mi to otwarło horyzonty. Ja się sam tyle nauczyłem, działając, robiąc różne rzeczy w zupełnie jakby odejściu od szkoły, ale to wszystko działało potem na mój warsztat pracy w szkole. Więc pomyślcie sobie, jak chcecie się nauczyć tych narzędzi promocyjnych, tej metody komunikacji i tak dalej, jak one mogą wpłynąć na was jako ludzi, którzy po prostu na co dzień nie dość, że będą inaczej patrzyli na promocję szkoły albo komunikaty, które ich uderzają na Facebooku, na promocję mówię sklepową, to jeszcze uwaga, po prostu będziecie jarali się, że wasza praca od razu przynosi efekty w postaci, nie wiem, lajków, udostępnień, gości na festynach szkolnych. No. To jest to, co od razu jest policzalne tu i teraz, nie? Więc i to od razu warto widać. O to walczyć. Dobra, czyli podsumujmy. Po pierwsze, jeżeli ja zacznę się promować jako taki, zacznę być takim nauczycielem, który chce pokazać szkołę, swój warsztat pracy, to mogę gdzieś na tym szkoleniu nauczyć się tego, tak, przełożyć to, dobra, na dzieciaki, bo wciągnąć w to dzieciaki, zorganizować na przykład żeby nie robić szkolną telewizję, szkolne radio, tak. TikToka, media, cuda nie widy, w szkole się zacznie dziać, szkoła zostanie dobrze postrzegana. Muszę współpracować z innymi nauczycielami, z dyrektorem, ale mam wrażenie, że to jest równie dobrze kierowane do organów prowadzących. No tak, byli nasi gościowie. Bo też są strategie, są też strategie. No tak, są odpowiedzialni nie za to. Nie żyjemy jako pojedyncze szkoły, tylko są gminy, czy są miasta, gdzie tam jest tych szkół dużo, czyli też organy prowadzące, te wszystkie wydziały promocji, które gdzieś tam są w tych organach prowadzących, mogłyby też przyjść i na pewno mogliby się dowiedzieć. Czy mogę to przełożyć potem na inne działania? Na każde, bo to jest jakby bardzo uniwersalna wiedza. Czyli jak ktoś z was, nie wiem, strzelam, robi rękodzieło i sobie na przykład dorabia potem popołudniami, co jest bardzo jakby też popularne wśród nauczycieli, to będzie skutecznie komunikował o swoich produktach na zewnątrz. Nie? To też jest bardzo ważna umiejętność. Dzisiaj rewelacja. Zapraszamy was po pierwsze do Las Ciechocinkas, tak. Poszukajcie na akademiapanabelfra.pl, ale zanim to wpadajcie do grupy na Facebooku bezpłatnej. Nauczyciele uczą się promować siebie i edukację. Tam dowiecie się więcej na temat tych strategii komunikacji i różne rzeczy tam się będą działy. Więc tyle, bo znowu nam wybija godzina i nie wiem, czy się wszystko nagrało. Jeszcze się nagrywa. Także no o promocji dobrze, to dobrze się nagrywa. O promocji można mówić długo. Zapraszamy do Ciechocinka. No właśnie. Wszystkich. Dokładnie tak. Którzy chcą. Do zobaczenia. Cześć. W Ciechocinku. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, okay. O edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer.